Otwórzmy sobie, kochani, Ewangelię Łukasza, pierwszy rozdział. A jakże? Bo tutaj się zaczyna wszystko. Cała nasza opowieść, historia zaczyna się tutaj. Ewangelia Łukasza, pierwszy rozdział. I słuchajcie, przeczytamy sobie cały pierwszy rozdział dzisiaj. Spokojnie, powolutku. Ja będę czytać. Nie dlatego, że umiem ładnie czytać. A wy możecie śledzić sobie wszystko w swoich Bibliach od pierwszego wersetu. Skoro już wielu podjęło się sporządzenia opisu wydarzeń, które wśród nas się dokonały, jak nam to przekazali naoczni od samego początku świadkowie i słudzy słowa, postanowiłem i ja, który wszystko od początku przebadałem, dokładnie kolejno ci to opisać, dostojny Teofilu, abyś upewnił się o prawdziwości nauki, jaką odebrałeś. Za dni Heroda, króla judzkiego, żył pewien kapłan imieniem Zachariasz. Ze zmiany kapłańskiej Abiasza miał on za żonę jedną z córek Aarona, a na imię jej było Elżbieta. Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga, postępując nienagannie według wszystkich przykazań i ustaw pańskich. Lecz nie mieli potomstwa, ponieważ Elżbieta była niepłodna, a oboje byli już w podeszłym wieku. I stało się, gdy sprawował służbę kapłańską przed Bogiem w kolejności przypadającej nań zmiany, że według zwyczaju urzędu kapłańskiego na niego padł los, by wejść do świątyni pańskiej i złożyć ofiarę z kadzidła. Cała zaś rzesza ludu modliła się na dworze w godzinie tej ofiary. Wtem ukazał się mu anioł pański, stojący po prawej stronie ołtarza kadzidlanego, i zatworzył się Zachariasz na jego widok i lęk go ogarnął. Anioł zaś rzekł do niego: nie bój się, Zachariaszu, bo wysłuchana została modlitwa twoja i żona twoja, Elżbieta, urodzi ci syna i nadasz mu imię Jan. I będziesz miał radość i wesele i wielu z jego narodzenia radować się będzie. Będzie bowiem wielki przed Panem i wina i napoju mocnego pić nie będzie, a będzie napełniony Duchem Świętym już w łonie matki swojej. Wielu też spośród synów izraelskich nawróci do Pana Boga ich. On to pójdzie przed Nim w duchu i mocy Eliaszowej, by zwrócić serca ojców ku dzieciom, a nieposłusznych ku rozwadze sprawiedliwych, przygotowując Panu lud prawy. Wtedy rzekł Zachariasz do anioła: po czym to poznam? Jestem bowiem stary i żona moja w podeszłym wieku. A odpowiadając, anioł rzekł do niego: Jan jest Gabriel, stojący przed Bogiem, i zostałem wysłany, by do ciebie mówić i zwiastować ci tę dobrą nowinę. Otóż za nie mówisz i nie będziesz mógł mówić aż do dnia, kiedy się to stanie, bo nie uwierzyłeś słowom moim, które się wypełnią w swoim czasie. A lud oczekiwał Zachariasza i dziwili się, że tak długo przebywa w świątyni. A kiedy wyszedł, nie mógł mówić do nich. Jeszcze raz. A kiedy wyszedł, nie mógł mówić do nich i poznali, że miał widzenie w świątyni. Dawał im też znaki i pozostał niemym. A gdy minęły dni jego służby, odszedł do domu swego, a po tych dniach Elżbieta, żona jego, poczęła i ukrywała się przez 5 miesięcy, mówiąc: tak mi uczynił Pan w dniach, kiedy wejrzał na mnie, by zdjąć ze mnie hańbę wśród ludzi. A w 6. miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do miasta galilejskiego, zwanego Nazaret, do panny poślubionej mężowi, któremu było na imię Józef, z domu Dawidowego, a pannie było na imię Maria. I wszedłszy do niej, rzekł: bądź pozdrowiona, łaską obdarzona, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami. Ale ona zatrwożyła się tym słowem i rozważała, co by mogło znaczyć to pozdrowienie. I rzekł jej anioł: nie bój się, Mario, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. I oto poczniesz w łonie i urodzisz syna i nadasz mu imię Jezus. Ten będzie wielki
i będzie nazwany synem Najwyższego i da mu Pan Bóg tron jego ojca Dawida i będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca. A Maria rzekła do anioła: jak się to stanie, skoro nie znam męża? I odpowiadając anioł rzekł jej: Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego zacieni cię. Dlatego też to, co się narodzi, będzie święte i będzie nazwane Synem Bożym. I oto Elżbieta, krewna twoja, którą nazywają niepłodną, także poczęła syna w starości swojej, a jest już w szóstym miesiącu. Bo u Boga żadna rzecz nie jest niemożliwa. I rzekła Maria: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. I anioł odszedł od niej. A Maria wybrała się w onych dniach w drogę i udała się śpiesznie do górskiej krainy, do miasta judzkiego i weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę, a gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Marii, poruszyło się dzieciątko w jej łonie i Elżbieta napełniona została Duchem Świętym i zawołała donośnym głosem i rzekła: błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego. A skądże mi to, że matka mojego Pana przyszła do mnie? Bo oto, gdy dotarł do uszu moich głos pozdrowienia Twego, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. I błogosławiona, która uwierzyła, że nastąpi wypełnienie słów, które Pan do niej wypowiedział. I rzekła Maria: wielbi dusza moja Pana i rozradował się duch mój w Bogu Zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżoność służebnicy swojej. Oto bowiem odtąd błogosławioną zwać mnie będą wszystkie pokolenia, bo wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny i święte jest imię Jego, a miłosierdzie Jego z pokolenia w pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc ramieniem swoim, rozproszył pysznych z zamysłów ich serc, strącił władców z tronów, a wywyższył poniżonych, łaknących nasycił dobrami, a bogaczy odprawił z niczym. Ujął się za Izraelem, sługą swoim, pomny na miłosierdzie, jak powiedział do ojców naszych, do Abrahama i potomstwa jego na wieki. Pozostała tedy Maria u niej około 3 miesięcy, po czym powróciła do domu swego. A gdy dla Elżbiety nastał czas rozwiązania, urodziła syna. I usłyszeli sąsiedzi i krewni jej, że Pan okazał jej wielkie miłosierdzie i cieszyli się razem z nią. A dnia 8 zeszli się, aby obrzezać dziecię i chcieli mu nadać imię ojca jego Zachariasza. Na to odezwała się matka jego i rzekła: nie tak, lecz nazwany będzie Jan. I rzekli do niej: nie ma nikogo w rodzinie twojej, który by miał to imię. Więc skinęli na ojca jego, jak je chce nazwać. A on poprosił o tabliczkę i napisał: Jan jest imię jego. I wszyscy się dziwili. Zaraz też otworzyły się usta jego i jego język począł mówić, chwaląc Boga. I padł lęk na wszystkich ich sąsiadów, a po całej górskiej krainie judzkiej opowiadano o wszystkich tych wydarzeniach. Wszyscy zaś, którzy o tym słyszeli, wzięli to do serca swego i mówili: kimże będzie to dziecię? Ręka Pańska bowiem była z nim. A Zachariasza, ojca jego, napełnił Duch Święty, więc prorokował tymi słowy: błogosławiony Pan, Bóg Izraela, że nawiedził lud swój i dokonał jego odkupienia i wzbudził nam mocarnego Zbawiciela w domu Dawida, sługi swego. Jak od wieków zapowiedział przez usta świętych proroków swoich wybawienie od wrogów naszych i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą, litując się nad ojcami naszymi, pomny na święte przymierze swoje i na przysięgę, którą złożył Abrahamowi, ojcu naszemu, że pozwoli nam wybawionym z ręki wrogów bez bojaźni służyć Mu w świątobliwości i sprawiedliwości przed Nim po wszystkie dni nasze. A Ty, dziecię,
Prorokiem Najwyższego nazwany będziesz, bo poprzedzać będziesz Pana, aby przygotować drogi Jego, aby dać ludowi Jego poznanie zbawienia przez odpuszczenie grzechów ich, przez wielkie zmiłowanie Boga naszego, dzięki któremu nawiedzi nas światłość z wysokości, by objawić się tym, którzy są w ciemności i siedzą w mrokach śmierci, aby skierować nogi nasze na drogę pokoju. A dziecię rosło i wzmacniało się na duchu, przebywając na pustkowiu, aż do dnia wystąpienia przed Izraelem. Panie, dziękujemy Ci, Boże, za Twoje słowo i błogosławimy Ciebie, Panie Jezus. Dziękujemy Ci, Panie, za Twoje słowo i proszę Ciebie, Boże, byś mógł dzisiaj przemawiać do nas przez swoje słowo w tym szczególnym czasie, kiedy oczekujemy na to, że i wspominamy to, że Ty przyszedłeś, jesteś, ale też i przyjdziesz. Panie, proszę Ciebie o Twój Kościół, byś mógł dzisiaj przemawiać do nas. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Długie słowo. Ale ja sobie myślę, że oby tego słowa było jak najwięcej w naszych kościołach. By były czytane małe fragmenty, długie fragmenty, pojedyncze wersety, całe rozdziały. Dzisiejsze słowo, które nam mówi, zaczyna się jakby 450 dni przed narodzeniem Jezusa Chrystusa. Sobie tak obliczyłem. Około. To, co dzisiaj czytaliśmy, ma miejsce około 450 dni przed narodzeniem Jezusa Chrystusa. Nie będę rozwijał, jak ja to obliczyłem. Zainteresowanych po nabożeństwie zapraszam, mogę po prostu, możemy to razem obliczyć. Mogę być w błędzie, tak? Ważne jest dla nas to, że załóżmy, nasza opowieść zaczyna się około 450 dni przed narodzeniem Jezusa, około zapanowania jakiego Heroda, to już wiemy. Heroda Wielkiego, tak? Bo w Biblii mamy kilku Herodów, żebyśmy umieli to rozpoznawać. Tu mamy historię, która zaczyna się zapanowania Heroda Wielkiego, miłościwie panującego nam między rokiem, ktoś już pamięta? Kilka razy powtarzałem. Między rokiem 40 a 4 przed Chrystusem. Tak? Herod Wielki, żeby nie mylić Herodów. Przed narodzeniem Chrystusa. Miejsce, kontynent azjatycki, wschodnie wybrzeże Morza Śródziemnego, Palestyna, dokładniej Jerozolima, a najdokładniej świątynia jerozolimska. Jakbyśmy mieli GPS-a, moglibyśmy świetnie ustawić to miejsce, świątynia jerozolimska, bo historia Jezusa zaczyna się w Jerozolimie i w świątyni jerozolimskiej, bo najsłuszniejszym jest to, aby tam zaczęła się historia Jezusa Chrystusa. Jerozolima, słuchajcie, ona zaczyna się tam, tak? Ale jak czytamy Biblię, wiemy też, że tam się kończy. Kończy się tam, ale w cudzysłowie się kończy, bo tak do końca się nie kończy. Dlaczego? Bo krzyż niczego nie kończy. Krzyż Jezusa Chrystusa, można powiedzieć, dopiero zaczyna. Jakiś koniec. To jest tak jakby, jest takim początkiem, nie, inaczej, końcem początku, o, bo on coś zaczyna. Krzyż Jezusa Chrystusa nie kończy, ale zaczyna coś, czyli jest początkiem końca. Tak chyba by trzeba było powiedzieć, bo wszystko ma swój początek, ale wszystko ma też swój koniec, my wiemy. Krzyż jest takim końcem początku, początkiem końca, przepraszam, ale cofnijmy się troszeczkę wstecz i wróćmy jeszcze do tego, co tutaj żeśmy czytali, bo świątynia jerozolimska, świątynia. Chcę wam tak zobrazować troszeczkę w tym okresie, o którym my czytamy, to było miejsce, słuchajcie, rzezi. Miejsce, gdzie płynęła krew, to było miejsce uboju zwierząt, to było miejsce, gdzie leje się krew. Przychodzą ludzie do świątyni na pielgrzymkę, przynoszą baranki, przynoszą kozły i składają w ofierze różne zwierzęta i tam leje się krew. To miejsce, gdzie leje się ta krew, to jest miejsce służby kapłańskiej. To była jakby ich robota.
przelewać krew zwierząt co roku. I jak patrzę na Jezusa Chrystusa w Biblii, to czytam jedną rzecz, że Jezus Chrystus jest kapłanem Boga Najwyższego. Doskonałym kapłanem. I Jego historia właśnie zaczyna się tam. I słusznie, że tam się zaczyna, bo On jako ten kapłan, widzimy, ostatecznie przyszedł również z krwią, do tej świątyni wszedł, tak? Ale różnica jest jedna, jak patrzymy na Chrystusa. Tamci kapłani przynosili przed ten ołtarz, wnosili do świątyni krew cudzą i przelewali krew cudzą. Natomiast Jezus Chrystus przelał krew jaką? Własną. Jezus Chrystus przelał swoją własną krwią, krew. Przyszedł ze swoją własną krwią, tak? Ale słuchajcie, jest jeszcze jedna uwaga, tak? Bo Biblia kogo nazywa jeszcze kapłanami Boga Najwyższego? Nas. Nas. Jesteśmy ludem nabytym krwią Jezusa Chrystusa i mówi o nas Biblia, że jesteśmy w związku z tym kapłanami Boga Najwyższego do sprawowania tej świętej ofiary i powiem tak, my sprawujemy ten urząd kapłański w sposób taki nowotestamentowy dzisiaj, w przybytku Boga, czyli w Jego Kościele. Nie musimy teraz przelewać krwi, bo krew została już przelana i była to krew naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ale w jaki sposób możemy Bogu służyć? Jako kapłani Boga Najwyższego? Czy możemy Mu służyć? Chcę powiedzieć tak, oczywiście, możemy Mu służyć. I ja chcę powiedzieć o sobie, ale czy Ty możesz powtórzyć za mną? Ja chcę służyć Bogu. Ja chcę się uświęcać w swoim życiu. Ja chcę pełnić tą służbę kapłańską przed Tobą dla Ciebie. I dzisiaj już żeśmy o tym czytali, w jaki sposób my możemy to robić. Możemy palić to kadzidło przed Bożym tronem. A tym kadzidłem jest to? Nasze modlitwy, nasze uwielbienie, nasza służba. To kiedy ja przychodzę przed Boży tron, bo tam jest miejsce dla kapłana. Miejsce kapłana jest w świątyni przed Jego tronem. Tam mieli dostęp tylko kapłani, słuchajcie. Ja tam mam dostęp, dlatego, bo jestem kapłanem. I przychodzę tam i mogę tam palić to jedno kadzidło, moją modlitwę. I ona się roznosi i ona przed Bogiem pięknie pachnie. Zachariasz, kochani. Zachariasz był takim kapłanem, powiedzmy, ostatni kapłan na wzór Starego Testamentu. Kapłan. Sprawował tam służbę kapłańską przed Bogiem. Króciutko o Zachariaszu. Kim był Zachariasz? Tak, kilka faktów. Oczywiście, poza tym, że był główną jakby postacią naszego tekstu, był też kapłanem i o nim jest napisane, że należał do zmiany kapłańskiej Abiasza. Tak? Zmiana kapłańska. Tak? Te zmiany kapłańskie, one są bardzo ważne i ja Wam wytłumaczę to na przykładzie może takiego, takim prostym, harcerstwo. Kto był w harcerstwie? Debora była harcerzem, Ilona była harcerzem, okej. Bożenka była harcerzem, ja też byłem. Gosia byłaś, stałyście na warcie kiedyś? Nigdzie? No nie, to jak można być w harcerstwie i nie stać nigdy na warcie? Ja mam lajtowym. W lajtowym harcerstwie, okej. Okay. To w takim normalnym harcerstwie jest tak, że jak się jedzie na obóz harcerski, to tam się pełni warty, tak? Są zastępy, nie wiem, byłyście w zastępie jakimś w ogóle? Były u Was zastępy? Też nie pamiętam, okej, okay, to dobra, to w normalnym harcerstwie jest tak, że jest drużyna harcerska, tak? I ta drużyna harcerska jest podzielona na przynajmniej dwa zastępy. Zastęp dziewcząt i zastęp chłopców. Dwa zastępy. Każdy z tych zastępów ma swojego zastępowego. Nie? Jak jest więcej ludzi, tak, to jest kilka zastępów chłopców i kilka zastępów dziewcząt. I te zastępy się jakoś nazywają, nie wiem, różnie się, bobry, nie wiem, dzikie kaczki, różnie się nazywają, tak? I każdy z tych zastępów ma swojego zastępowego. I teraz tak, jak taka drużyna harcerska jedzie na obóz, to każdy zastęp ma swoją zmianę, aby pełnić wartę. No nie? Bo wszyscy nie mogą pełnić tej warty, tylko to jest rozdzielone na zastępy. I
U nas to było tak, że każdy zastęp pełnił wartę przez 2 dni, a potem była zmiana i przez 2 kolejne dni pełnił wartę inny zastęp, a potem kolejny zastęp. Nie? To były takie zmiany, tak? I kolejna zmiana, kolejna warta. I dokładnie podobnie było w Izraelu, jeśli mówimy o służbie kapłańskiej w świątyni. W bardzo podobny sposób tam było. Byli kapłani, powiedzmy, ci członkowie tej drużyny harcerskiej, tak, powiedzmy, i tym kapłanem można było tylko być wtedy, kiedy było się potomkiem Aarona. Automatycznie było się kapłanem. I tylko potomkowie Aarona mogli być kapłanami, nikt inny. Dlatego do pełnienia tej służby kapłańskiej było, powiedzmy, no, dużo kandydatów i ich wszystkich dlatego podzielono na 24 zastępy. Czyli wyobraźcie sobie taką dużą drużynę harcerską, gdzie jest 24 zastępy. To mamy całą służbę kapłańską w Izraelu, która była podzielona na 24 zastępy. Tak? I teraz każda zmiana, czyli taki każdy jeden zastęp, służył tylko 2 razy w roku po 1 tygodniu. Mieli takie warty. Tak się zmieniali. Nie? Nie wiem, czy dobry przykład podałem z tym harcerstwem. Rozumiecie teraz troszeczkę bardziej, o co to chodziło z tymi zmianami? 24 zastępy. Każdy zastęp służył tylko 2 razy w roku po 1 tygodniu w świątyni. Tak? Natomiast były tylko 2-3 święta, gdzie wszyscy kapłani służyli razem, jak jeden mąż. Schodzili się wszyscy kapłani i służyli wspólnie razem w świątyni. To było święto Paschy, Pięćdziesiątnicy i święto namiotów. Wtedy schodzili się wszyscy, tak? I była bardzo taka ciekawa rzecz, bo ciągnęli wtedy losy. O Zachariaszu wiemy również dodatkowo to, że miał żonę z rodu Aarona imieniem Elżbieta. Nie wiem, czy to jest ważne, ale jeśli przyjmuje się, że kapłan mógł ożenić się tylko z niewiastą pochodzenia z czystej linii żydowskiej, a takim szczególnym przywilejem było to, kiedy mógł ożenić się z niewiastą wychodzącą bezpośrednio od Aarona. To był wielki przywilej. I powiem tak, widocznie się Zachariaszowi jakby trafiła świetna partia. Świetna partia, ale niestety czytamy, że Elżbieta była niepłodna, jak czytamy w historii, i oboje byli już w podeszłym wieku, na dodatek. Takie informacje czytamy o Aaronie. I chcę powiedzieć, że to była taka troszeczkę cicha tragedia w życiu Zachariasza. Zachariasz modlił się wiele razy o potomka, ale niestety tego potomka nie mógł być. I chcę powiedzieć jedną taką tylko uwagę, że brak potomka dla Izraelity był hańbą w tamtym czasie. I żydowscy rabini powiadali o takich 7 rodzajach ludzi odłączonych od Boga. Czyli takich ludziach, którzy są pozbawieni łaski Bożej. I tak rozpoczynali tę listę. To jest taki Żyd, który po pierwsze nie ma żony i po drugie Żyd, który ma żonę, ale nie ma dziecka, nie ma potomka. I to była hańba w Izraelu, chcę powiedzieć, tak? I taki człowiek. Czy brak potomka może być czymś dobrym, co spotyka człowieka? Można takie pytanie zadać. Mamy smutną historię, tak? I tak, można się takim urodzić, albo można się takim stać. Niezdolnym do tego, aby mieć potomka. I czy w tym jest jakaś sprawiedliwość Boża, że ktoś może nie mieć dzieci? Powiem nie. Nie ma żadnej sprawiedliwości. Nigdy w życiu. Ani to nie jest dobre, ani to nie jest sprawiedliwe. Ale chcę powiedzieć, czasami się dzieje. I też chcę dodać, że to jest największa tragedia ludzka. Kiedy człowiek na przykład może mieć wszystko, co sobie może kupić za pieniądze
Idę do sklepu, kupuję to, kupuję tamto, kupuję sobie co chcę. Ale tego jednego nie można sobie kupić. Za żadne pieniądze. Potomka, dziedzica, nie można sobie tego kupić. Ostatecznie można sobie oczywiście zaadoptować. Za pieniądze albo bez. Ale to nie jest to samo. To nie jest to samo, co krew z krwi, ciało z ciała, chociaż nie wiem, jak miłość potężna by była do tego nowo zaadoptowanego dziecka. Ale nie tylko to chcę powiedzieć, bo widzę, jak patrzę na dzisiejszy świat, to widzę dzieci opuszczone. Tak, oczywiście, czasami czytam o dzieciach wyrzuconych na śmietniku. Inne dzieci są też wyrzucone w inny sposób, mianowicie pozostawione same sobą, zaniedbane przez rodziców, pozostawione gdzieś przed telewizorem, przed komputerem, przed jakimś tabletem, bo rodzic kupił dziecku grę komputerową, aby mu nie zawracało głowę, bo sobie chce pooglądać telewizor. O tego rodzaju sieroctwie też mówię i to dzisiaj zauważam i to mnie to wkurza, nie? Mnie to wkurza, bo ja akurat nie mam dzieci i wkurza mnie to, kiedy patrzę na rodziców, którzy zaniedbują po prostu wychowanie swoich dzieci. Mają, mogą mieć, a wyrzucają je do śmietnika. To ja się w związku z tym pytam, czy wystarczy tylko spłodzić dziecko? Czy o to chodzi, żeby tylko spłodzić, żeby było? Czy też w tym słowie nie zawiera się też to, aby je wychować? Wychować na porządnego człowieka. Tak? I tu, Ilono, do ciebie jest słowo, prawda? Bo ty masz Alicję. Tak? I ty z Karolem, widzę, dokładacie wszelkich starań, aby wychować swoje dziecko na porządnego człowieka. Tak? I niech wam Bóg błogosławi w tym. Amen. Bo wiecie, jeśli ktoś tylko rodzi i porzuca na śmietniku, porzuca przed komputerem, porzuca na wychowanie ulicy, to czy nie można tego porównać z pewnego rodzaju bezpłodnością tego człowieka? A myślę, tak. Tak. I ta niepłodność jest dzisiejszym problemem ludzkości. I ja wiem, że Deboro, dzisiaj troszeczkę o tobie mówię. Bo ty miałaś też trudne dzieciństwo. Jak pamiętam, jak ciebie znam. Ale chcę powiedzieć tak. Popatrz się na siebie i popatrz się na swoje życie. Czy ty wydajesz owoce, czy też przypadkiem nie jesteś bezpłodny w swoim życiu, w pewnym sensie. Bo ta niepłodność to jest brak owocowania, tak? Brak owoców twojego łona. Niepłodność to niezdolność do wydawania owoców, plonów. Niepłodność to znieczulica społeczna. Niepłodność to brak zainteresowania drugim człowiekiem. I dzisiaj chcę powiedzieć, ta niepłodność jest problemem ludzkości. Jest problemem, który dotyka ciebie i który dotyka mnie. Bo może wychowałeś się w domu, w którym rodzice nie poświęcali ci wystarczającą ilość czasu, albo po prostu pozwolili na to, że wychowała ciebie ulica. Jest też innego rodzaju znieczulica, która tyczy się zwłaszcza emigrantów i emigracji polskiej. W momencie, kiedy my wyjeżdżamy z kraju i nas na przykład Polska przestaje interesować. Nie interesuje nas kompletnie już to, co tam się dzieje w tym kraju, z którego żeśmy wyjechali. To jest też znieczulica i to jest też pewnego rodzaju niepłodność, bo ten kraj nas wykształcił, ten kraj nas wychował. Tam jest nasza ojcowizna, to jest kraj naszego pochodzenia. I ja sobie tak myślę, że to jest kraj, który powinniśmy kochać, który powinniśmy miłować i o który w dalszym ciągu powinniśmy się troszczyć. I to jest nasz obowiązek. Powiem tak. I to jest też przykład, który daje nam Jezus Chrystus. Jak ja się patrzę na Jezusa Chrystusa, to widzę w nim człowieka, który umiłował swój naród.
O nim jest napisane, tak bardzo umiłował swój naród, że oddał za niego swoje życie. On jest dla mnie przykładem największego patriotyzmu i umiłowania swojego narodu w tym właściwym sensie. We właściwym sensie tego słowa, umiłowanie ojczyzny. Wracamy do naszej historii, kochani. Jesteśmy w sytuacji, w której znalazł się nasz Zachariasz, o którym dzisiaj czytamy, mówimy, i Elżbieta. I widzimy jedną rzecz, że on, jak jest w tej świątyni, poszedł do tej świątyni, stanął przed tym tronem, zaświeciła mu nadzieja. Pojawił się anioł, który zwiastował mu dobrą nowinę. I może dzisiaj nam też zaświeci ta dobra nowina troszeczkę. Pewnego razu, jak mówiliśmy sobie, sprawował służbę. Według przypadającej zmiany, już żeśmy sobie powiedzieli, w świątyni, teraz tak, każdego ranka i wieczora, takie informacje może ważne dla nas, w świątyni każdego ranka i wieczora, to znaczy dwa razy dziennie, składano ofiarę za cały naród. Tak? Zobaczcie, znów ten naród, to jest bardzo ważna rzecz. I składano ofiarę całopalną z rocznego baranka, bez żadnej skazy, razem z ofiarą z mąki, oliwy i wina. I przed tą poranną ofiarą i po ofierze wieczornej, jak sobie zapisałem, palono również kadzidło na ołtarzu. O tym kadzidle dzisiaj już troszeczkę było. Tak? Na ołtarzu kadzidlanym, by ofiary w obłoku przyjemnie pachnącego kadzidła mogły wznieść się ku Bogu. Taka była idea. Kadzidło. Chcę powiedzieć, to był ołtarz miedziany, zauważcie. Za chwilkę powiemy sobie o tym złotym. Jako że kapłanów było tak bardzo wielu, to te szczególne obowiązki wyznaczano za pomocą losowania. Po prostu ciągnęli sobie losy, tak? I tak pewnego razu los padł na naszego biednego Zachariasza. Słuchajcie, wielu kapłanów czekało całe swoje życie, żeby wyciągnąć los. Nie wyciągnęło. To jest, wiecie, los jak w loterii. Lotto. Wyciągnąć los. Móc wejść do świątyni, do tego miejsca najświętszego i tam złożyć to kadzidło. To normalnie lotto. Strzał w dziesiątkę. Nie wiem. 5 milionów. I to chyba, kiedy on wyciągnął ten los, to był chyba najszczęśliwszy dzień jego życia. I gdy rzucił tamto kadzidło na węgle tego ołtarza kadzidlanego, to już nic nie muszę chyba mówić, ale powiem. Bo to jest jak dym, nie? Który on poczuł tam w tamtym miejscu. I teraz tak. Kiedy coś się psuje, to czuć smród. Ostatnio miałem takie wydarzenie w domu, taki wypadek, że Bożenka otworzyła lodówkę, coś tam znalazła po wielu tygodniach i mówi mi, słuchaj Piotr, sprawdź to, co to jest, no nie? Więc ja to otworzyłem i pff, smród po prostu smród. Ale kiedy on zapalił to kadzidło na tym ołtarzu, to słuchajcie, to tak zapachniało, słuchajcie, ja myślę, że to jest coś takiego, że jak ktoś jest nawet ślepy, a ktoś zapali kadzidło, to poczuje. Możesz być ślepy, możesz być głuchy, ale jak ktoś otworzy, zapali kadzidło, to ty zrozumiesz, co się stało. Że no, ktoś zapalił kadzidło, tak? Piękna rzecz. Słuchajcie, ja jeszcze raz przeczytam wam to, co dzisiaj czytaliśmy i czym rozpoczynaliśmy nasze nabożeństwo, objawienie świętego Jana. Słuchajcie, 8 rozdział, jeszcze raz pozwolę sobie przeczytać, wersety od 3 do 4. To jest to, co się dzieje przy Bożym tronie. I przyszedł inny anioł i stanął przy ołtarzu, mając złotą kadzielnicę i dano mu wiele kadzidła, aby je ofiarował wraz z
modlitwami wszystkich świętych. Na złotym ołtarzu, słuchajcie, nie miedziany, złoty ołtarz przed tronem. I wzniósł się z ręki anioła dym z kadzideł i z modlitwami świętych przed Bogiem. Alleluja. Kochani, to jest to. To jest to. Niechaj z naszych ust codziennie płyną modlitwy. Codziennie, bo jesteś kapłanem Boga Najwyższego. Możesz składać tą ofiarę przed Bogiem, tą kadzidlaną, owoc swoich warg, modlitwę swoją. Niech wznoszą się przed tronem Boga. Tak jak miła woń. Panie, chcę być kadzidłem przed Tobą. Chcę pachnieć i chcę Ciebie czcić moimi wargami. Chcę oddawać Tobie chwałę. Chcę kadzić dla Ciebie. Tak, aby niektórzy ludzie, może którzy są ślepi wokoło mnie, oni może są ślepi, ale w końcu dzięki mnie może poczują ten zapach. Ten głuchy, który może jest głuchy, ale odwróci się, bo poczuje tą miłą woń, którą ja jestem. I poczuje tą obecność Bożą we mnie. Bo ja jestem, Pan Jezus Chrystus powiedział, wy jesteście światłością świata, wy jesteście solą dla tej ziemi. Wy jesteście jak to miasto położone na górze, które nie może się schować. Jesteście miłą Bogu wonnością i powiem tak, to, że jesteś chrześcijaninem, to musi być widać, musi być słyszeć i musi być czuć. I tu nie mówię o perfumach, tylko o tej kadzi dla Boga. Tak, aby ci, którzy nie słysząc, mogli usłyszeć, nie widzą, mogli poczuć i mogli nawrócić się do Pana. Dzięki Tobie, dzięki temu właśnie, kim Ty jesteś, aby mogli upamiętać się ze swoich grzechów, tak jak my upamiętaliśmy się z naszych grzechów. Alleluja. Ja powiem jeszcze dodatkowo tak. I tu może troszeczkę do tych, którzy przygotowują się dzisiaj do chrztu. Tak, Gosiu do Ciebie i Aniu do Ciebie. Tak? To nic, że czasem jesteśmy nieświeży. I na przykład brzydko pachniemy, bo jesteśmy niedoskonali, bo jeszcze mamy jakieś w nas rzeczy, z którymi żeśmy się jeszcze nie uporali. Tak? Bo życie się z nami nie patyczkuje, chcę powiedzieć. Ale wiesz, weszłaś na tą drogę, którą jest Jezus Chrystus. Weszłaś, zaczął się w Tobie proces uświęcenia i o ile będziesz kroczyć tą drogą, Twoje życie będzie coraz bardziej i bardziej i bardziej przypominać Jezusa Chrystusa. Będziesz coraz bardziej upodabniać się na Niego i nie daj się wpuścić w taki kanał, aby próbować świecić swoją własną światłością. Bo nie Ty sama świecisz. Tylko ten Jezus Chrystus, którego odbiciem Ty jesteś. Ty odbijasz Jego światło i tylko i wyłącznie dzięki Jezusowi Chrystusowi, dzięki temu światłu, które Ty odbijasz sobą, możesz świecić. Podam taki przykład, słuchajcie, króciutki. Księżyc. Widzimy, jest księżyc, tak? Jest akurat grudzień, szybko się robi ciemno i widzimy, świeci księżyc, tak? Świeci. Ale my wiemy, że księżyc to jest co? To jest bryła kamienia. Czarna bryła kamienia. Ale on świeci w nocy. A czasami świeci w dzień. Dlaczego on świeci? Bo odbija światło słońca. Zauważcie, on nie świeci sam z siebie. On nie jest źródłem światłości. Źródłem światła jest słońce. To słońce świeci. Tak? A on tylko odbija światło, które na nie pada. To jest jak z tą ręką. Tak? Widzicie ją? Albo przepraszam, inny przykład. To jest jak z tą kartką. Wydaje się, że ona świeci? Nie wiem, pytam się, tak? Że, jesteście? Tak? Wydaje się, że ona świeci? Tak? Ale ona nie świeci swoim własnym światłem, tak? Tylko tym, tak? Zamkniemy to, zabierzemy to co? To jest, wiesz, tego nie ma. Podobnie jest z Tobą. Nie świecisz swoim własnym światłem. Nie jesteś gwiazdorem w Kościele. I nie próbuj być tym gwiazdorem w Kościele. Jesteś grzesznikiem. Ja jestem grzesznikiem. I nie boję się do tego przyznać. Odbijam światło Chrystusa. I tyle mi wystarczy. Tyle mi wystarczy. Przyjdź do Jezusa Chrystusa.
Bo on jedynie i tylko i wyłącznie dzięki niemu możesz po prostu być solą dla tej ziemi i światłością. Niechaj Duch Święty nas odświeża, niechaj nas orzeźwia, niechaj nas obmywa, niechaj On nas oczyszcza z naszych grzechów. Nie chcę być jak cuchnące akwarium, które zcuchło, nie wiem, czy tak mogę powiedzieć, zcuchło, ale chcę być źródłem wody czystej. Chcę podłączyć się do tego źródła, którym jest Jezus Chrystus. Kilka rzeczy ciekawych, słuchajcie, na koniec. Mówiliśmy o tym ołtarzu, że on jest umieszczony w miejscu świętym. Tutaj mówimy o, odsyłamy się do Apokalipsy, bo o tym ołtarzu chcę powiedzieć teraz, tak? Ten w Apokalipsie jest to ołtarz kadzidlany, umieszczony w miejscu świętym, tym najświętszym. Widzieliśmy, że on jest ustawiony przed tronem Boga samym, tak? Więc nie każdy może tu wejść. Nie każdy, tylko ci, którzy są czyści, tylko kapłani mogli tam wejść. I ustawiony koło tronu Bożego symbolizuje Bożą obecność. Bóg jest przed tym ołtarzem obecny i On widzi wszystko, co tam się dzieje. Tam się dokonuje jakaś służba i Bóg to widzi. I jeśli tam jesteś, przed tym ołtarzem, znaczy się co? Jesteś uprzywilejowany, bo nie każdy może tam być. Brudny tam nie wejdzie. Tylko czysty, tylko ubrany w szaty kapłańskie może tam wejść. Ja chcę ci powiedzieć, ty tam jesteś. Nie na mocy tego, że się sam ubrałeś w czyste białe szaty, ale tylko i wyłącznie dzięki temu tam jesteś, że zostałeś oczyszczony krwią Jezusa Chrystusa. Bóg cię dopuszcza w ten sposób do tego, aby przyjść do Jego tronu, do tronu Jego łaski. Wiesz, ty nie musisz tam przychodzić. To nie jest obowiązek. Chcę powiedzieć, to jest przywilej, przywilej. Masz dostęp przez Jezusa Chrystusa, ale to jest dobrowolne. Nikt ciebie nie jest w stanie zakuć w kajdany i tam przyprowadzić na siłę, musisz sam przyjść. I teraz przychodzę przed ten tron łaski i tu składam tą ofiarę kadzidlaną, to jest owoc swoich warg. Moje modlitwy, moje uwielbienie, podnoszę ręce do Boga, albo padam na kolana, jakieś gesty wykonuję przed Bogiem, poddania, uniżenia, niektórzy ludzie się kłaniają, niektórzy ludzie klęczą na ziemię, kiedy się modlą, niektórzy ludzie podnoszą ręce, niektórzy ludzie podczas modlitwy składają tak ręce, to wszystko gesty poddania i uniżenia przed Bogiem, one są wszystkie jak najbardziej właściwe, jeśli mają tą motywację oddać Bogu chwałę, cześć, uwielbienie i Bóg jest tu obecny i na nas patrzy się właśnie w ten sposób, ze swojego tronu. Tak? I teraz ten ołtarz kadzidlany wykonany ze złota, tak? Ja o nim wspomniałem. Tamten w świątyni jerozolimskiej był tylko z miedzi, a ten ze złota. Jakie to ma znaczenie, jaki to ma symbol? Jest różnica, słuchajcie, widzisz ją? Znaczy to, że pamiętacie, Pan Jezus powiedział, już nie na tej górze, ani nie w Jerozolimie, ale prawdziwi czciciele Boga będą czcili, będą Mu oddawali chwałę w duchu i w prawdzie, powiedział Jezus Chrystus do Samarytanki. Pamiętacie to? Ewangelia Jana. Aha. I ofiara kadzidlana jest cenniejsza od innych naszych ofiar, jakichś, które Bogu składamy. Jest świętością nad świętościami. To jest to. Dlaczego? Bo jest składana na tym złotym ołtarzu. To jest to. I na tym ołtarzu kapłan raz w roku pomazywał jeden jego róg jako przebłaganie za grzechy całego ludu. Chcę powiedzieć, jeden róg jako przebłaganie za grzechy całego ludu. I to jest tylko odbicie tego, co zrobił tak naprawdę Jezus Chrystus, prawdziwy kapłan. Jezus Chrystus, On wszedł ze swoją własną krwią, po pierwsze, już żeśmy sobie powiedzieli, nie cudzą. I teraz mamy dostęp nie tylko do tego miejsca świętego i najświętszego, bo w Jego ciele ta zasłona została rozdarta. Absolutnie, całkowicie, na dwoje. I w Jezusie Chrystusie dosięgamy samego serca Boga. To jest ten krzyż Chrystusa.
I to tylko przez Jezusa Chrystusa. Zasłona została zdarta. I teraz mamy dostęp do miejsca najświętszego, przed samo oblicze Boga, przed sam ten ołtarz. I to jest ta symbolika zawarta w Księdze Objawienia świętego Jana, tak? I ten Jezus Chrystus, który przychodzi i oddaje swoją własną krew za grzechy całego świata. To jest to. I w takim klimacie właśnie, w takim klimacie, przenosząc teraz, wracając do Ewangelii Łukasza, Zachariaszowi zjawia się anioł Gabriel i daje obietnicę potomka. I ja chcę powiedzieć tak. Elżbieta. Chcę dzisiaj Bogu podziękować za niepłodną Elżbietę. Trudna sprawa. Ale Bóg miał plan dla jej życia. I dla życia Zachariasza. I dla jej niepłodności. Bóg miał plan i zrealizował swój plan, bo Bóg nawet to, co obumarłe, potrafi przywrócić do życia. To, co nie owocuje, Bóg sprawia, że zaczyna przynosić owoce. Bo to jest Bóg. To jest po prostu Bóg. I ja chcę powiedzieć poprzez to, Panie, może dzisiaj jestem obumarły, może dzisiaj nie przynoszę właściwych owoców, może dzisiaj borykam się z jakimś problemem, może dzisiaj borykam się z jakimś zniewoleniem, z jakimś nałogiem, nie daję sobie z czymś rady, z jakimś grzechem się borykam, nie wiem, cokolwiek może to być i chcę dzisiaj powiedzieć, Panie, Ty możesz sprawić we mnie, że ja zacznę przynosić owoce. I ja nie chcę być bezpłodny. Ale chcę się z tego upamiętać. Chcę wejść we współpracę z Tobą, może nie o własnych siłach, bo sam nie daję rady. Próbowałam wiele razy coś sobie się z czymś uporać, ale sama nie daję rady. Ale Panie Boże, proszę Ciebie, chcę wejść we współpracę z Tobą, bo wiem, że z Tobą dam radę. Może tak być w Twoim życiu. Panie, uczyń mnie tym, który wydaje plon w swoim życiu. Tak? Może mam problem i nie głoszę Ewangelii o Tobie, bo się wstydzę, bo coś się dzieje w moim życiu. Panie, chcę wydawać plony, chcę tego. Ja chcę dzisiaj dziękować za Jana Chrzciciela również, który jako potomek nowej generacji był napełniony Duchem Świętym, jak czytamy w tej opowieści, już w łonie swojej matki. Jak czytamy tą całą opowieść z Ewangelii Łukasza, to widzimy bardzo jedną rzecz. I Stary Testament, jak będziemy czytać, to widzimy, że Duch Święty przez kilkaset lat przed narodzeniem Jana Chrzciciela jakby się oddalił. Nie działał. I to czytamy, kiedy czytamy proroków, kiedy czytamy historię Izraela, czytamy, że Duch Święty jakby wycofał się z historii Izraela i przez kilkaset lat kompletnie nie był obecny. Ale pojawia się ta historia. Od momentu, kiedy pojawia się ten Zachariasz w tej świątyni, zaczyna działać Duch Święty. Z powrotem Duch Święty wraca na scenę historii. I widzimy, że tak, tutaj za chwileczkę zaś działa Duch Święty. Duch Święty, który napełnia Jana Chrzciciela. Za chwilkę przychodzi anioł Gabriel, Maria jest napełniona Duchem Świętym. Duch Święty przychodzi, zacienia Marię, ona poczęła Jezusa Chrystusa z Ducha Świętego i za chwilkę czytamy, że ten Jezus Chrystus też od samego początku jest poczęty z Ducha Świętego, jest napełniony Duchem Świętym i za chwileczkę zaś czytamy, Maria przychodzi do Elżbiety, Elżbieta napełniona Duchem Świętym wypowiada słowa proroctwa odnośnie Chrystusa, za chwileczkę zaś Zachariasz sam napełniony Duchem Świętym też wypowiada swój Benedictus, tą piękną modlitwę. Duch Święty, Duch Święty, Duch Święty. Bak, zapala się światło i z powrotem na arenę historii powraca Duch Święty. Po kilkuset latach nieobecności. Chcę dzisiaj dziękować za Ducha Świętego również. I za tak wspaniały plan zbawienia człowieka. I za to, że my również dzisiaj jesteśmy ujęci w tym planie. Że Bóg również o nas, o poganach, słuchajcie, nie zapomniał. Ale nas zawarł. Słuchaliście tą modlitwę Zachariasza, tak? Że poganie też usłyszą Ewangelię. Że ta światłość przyszła też do pogan. Alleluja, to jest
To jest to. Ale widzę jedną jeszcze ciekawą rzecz w tym fragmencie. Może taką już ostatnią. Że mimo tego wszystkiego wspaniałego i tej wspaniałej działalności Ducha Świętego, widzę też pewien problem, pewien opór ze strony człowieka. Problem, w jaki ta wiara w to wszystko się przebija. Tak? Bo mimo, że Bóg przychodzi do Zachariasza, tak jak może przychodzi do ciebie, przychodzi do człowieka, z tą wspaniałą obietnicą, Zachariasz wykazuje się czym? Niewiarą. 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 Anioł mu wyrzuca, słuchaj, nie uwierzyłeś, tak? I dlatego, że nie uwierzyłeś, zamówisz. Twoim problemem, słuchaj, Zachariasz, jest niewiara. Ja tu przychodzę do ciebie, zwiastuję ci taką fajną nowinę. Ty się całe życie modliłeś o potomka. W końcu przychodzę i ci mówię, bach, masz. Nie? Modliłeś się całe życie, twoja modlitwa jest wysłuchana. Proszę, masz. A ty mówisz, nie wierzę. A ja nie wierzę. Taki problem. Nie? I tutaj chcę powiedzieć tak, że ten Zachariasz, i mówię całkiem poważnie, z tą swoją całą niewiarą dzisiaj reprezentuje mnie i ciebie. Bo każdy z nas ma problem z niewiarą. I nie mów, że tak nie jest. Nie baw się w obłudnika. Przyznaj się do tego. Każdy z nas ma problem z niewiarą. Ta wiara w Chrystusa w każdym z nas, to posłuszeństwo Słowu Bożemu w każdym z nas przychodzi z pewnym oporem. Pamiętacie, mówiłem nie tak dawno kazanie o modlitwie pańskiej, o tym przyjdź królestwo Twoje i bądź wola Twoja. I mówiłem o tym, w jaki sposób to wypełnianie Bożej woli przychodzi nam z trudem, przychodzi nam z oporem. I nie mów, że tak nie jest. Niełatwo jest wypełniać Bożą wolą, niełatwo jest się często zgodzić z wolą Bożą w swoim życiu. To nie przychodzi łatwo, kiedy ja muszę zrezygnować z tak wielu rzeczy w swoim życiu czasami. I nie mów mi, że to przychodzi łatwo. Mi nie przychodzi łatwo. Powiem o sobie, tak? Mi nie przychodzi łatwo rezygnowanie z tych rzeczy. Możesz mnie zastrzelić, możecie wybrać sobie innego pastora, jeśli chcecie. Proszę bardzo, przyjdzie tutaj ktoś na to miejsce i będzie wam po prostu ścieniał. I będzie może mówił wam, co chcecie usłyszeć. Bardzo proszę, możecie sobie zmienić pastora, jeśli wam się ten nie podoba. Ja nie mam z tym problemu żadnego. Chcę być szczery i uczciwy wobec was, tak? Ja mam z tym problem. Oczywiście przyznaję się do tego ze smutkiem. Ze smutkiem, tak? I smutne to jest, że często nie mogę poszczycić się swoją wiarą. Wstyd jest mi często. Mówiłem nieraz, wstydzę się czasami głosić Ewangelię, bo coś się wydarzyło i jak? Teraz mam głosić Ewangelię. Ale chcę powiedzieć jedną rzecz. Bóg jest ponad tym wszystkim. I widziałem, doświadczyłem często na swoim życiu, jak Bóg mnie często podnosił z mojego upadku. Leżałem, wyrąbałem się na bardzo prostej rzeczy. Poobijany, poobcierany, obolały, zdarte kolana. Leżę i kwiczę. I doświadczyłem tego wielokrotnie, jak Bóg mnie po prostu podnosił. Potrzebował trochę czasu, żeby mnie uleczyć, żeby mnie postawić na równe nogi. I może ty też tego doświadczyłeś wiele razy w swoim życiu. Jeśli tak, możesz powiedzieć na to amen, co ja mówię. Też możesz mnie zrozumieć dzięki temu i możesz mi też przebaczyć. Bo jestem wadliwym człowiekiem. Na koniec tylko, wracając jeszcze do tej niewiary Zachariasza, Bóg jest ponad tym wszystkim i Jemu wcale nie przeszkadza niewiara Zachariasza. Nie wiem, zauważ. Popatrz na swoje życie. Jemu wcale to nie przeszkadza, że ty masz problem czasami ze swoją niewiarą. On i tak jest w mocy zrealizować swój plan. Mimo twoich upadków, mimo twoich słabości, mimo twoich grzechów, z którymi się zmagasz każdego dnia,
Może mimo twojego nałogu albo zniewolenia czymś. Nie wiem, co to może być, cokolwiek, tak? No, brzydkie słowa. Problem z językiem. To, że kłamiesz, oszukujesz. To może być. Mimo to Bóg jest w stanie przeprowadzić swój plan. To jest ciekawe. To jest ciekawe. Ja chcę wam pokazać też na jedną rzecz. Bo mówię, to jest smutne wszystko. Ja wiecie, z bólem to mówię, że tak jest, ale zauważam tylko, że po prostu tak jest. Tak? Każdy z nas ma z tym problem. I chcę powiedzieć, że to nie jest. To nie jest bułka z masłem. Tak nie powinno być. Chcę, żebyś o tym wiedział. Tak nie powinno być. Mamy być ludźmi wierzącymi. Bo jak widzimy na Zachariasza, słuchajcie, w tej historii, to jest już taka końcowa uwaga, to chcę wam pokazać, że ta niewiara Zachariasza zubożyła jego życie. Ewidentnie zubożyła jego życie, ale nie tylko jego. Zubożyła też innych. Dlaczego? W jaki sposób? Bo to nie było tak, że nic się nie stało, że on za nie mówił i nie uwierzył, i za nie mówił, i nie zrobiła szkody, bo zrobiła szkodę. Wielką szkodę zrobiła. I tu nie chodzi o to, że on za nie mówił. Bo przywilejem kapłana, który wchodził do świątyni, do miejsca najświętszego, było to, że kiedy on wychodził, kiedy już złożył tą ofiarę, to było to, że on po wyjściu z tej świątyni, z tego miejsca najświętszego, miał wypowiedzieć błogosławieństwo do ludu. Miał wypowiedzieć błogosławieństwo do ludu. I cały lud, oni specjalnie przyszli na to miejsce, żeby usłyszeć błogosławieństwo. A on co? Stracił głos. Wyszedł z tej świątyni, ale swoją jakby niewiarą sprawił, że za nie mówił. I pozbawił się tego przywileju. Pozbawił się tego. Nie mógł powiedzieć błogosławieństwa. Nic nie mógł powiedzieć. Jedynie coś tam pokazywał na migi. Stracił możliwość wypowiedzenia błogosławieństwa. To jest raz. Ale dwa, ten cały lud, który tam przyszedł specjalnie, aby to usłyszeć, nic nie usłyszał. Nie otrzymał słów błogosławieństwa. Stracił. Stracił. Popatrzcie, jak grzech, jak lawina powoduje pewną rzeczywistość. To nie jest tak, że nic się nie stało i tylko wiesz, stracił możliwość mówienia. Nie. To go pozbawiło pewnych przywilejów. I myślę, że podobnie może być w twoim życiu, dlatego uważaj. Dlatego chcę nas też zachęcić do tego, żebyśmy tak, nie lekceważyli grzechów, bo one pozbawiają nas możliwości służenia Bogu, tak jak Bóg chce nas używać. Oczywiście Bóg sobie bez nas doskonale poradzi. Oczywiście tak. Oczywiście Bóg zrealizuje i tak swój plan. Oczywiście tak, o tym już mówiłem. Ale ty sam nie zostaniesz przez Boga w pewnych rzeczach użyty. To będzie niemożliwe, bo Bóg, już żeśmy sobie to mówili, chce używać tylko naczynia święte, czyste. Takie, które będą zdolne do tego, by mogły być używane. Tak? Po prostu ludzie przyszli, chcieli usłyszeć błogosławieństwo. Wyszedł Zachariasz i pozbawił ich błogosławieństwa. Pozbawił. Dzień utracił swój blask. Oni specjalnie tam po to przyszli. A niewiara Zachariasza albo niewiara twoja zuboża innych ludzi o błogosławieństwo. I czy przypadkiem tak nie jest w twoim życiu? Czasami chcę się zapytać. Czy wiesz, o czym ja mówię? Czy możesz sobie przypomnieć w swojej historii takie sytuacje, które możesz do tego przyrównać w jakiś sposób? Nie, mi to przypomina. Kiedy ja na przykład wykazuję się nieposłuszeństwem, ja wykazuję się grzechem, wykazuję się niewiarą i to wpływa nie tylko na mnie, ale to wpływa na innych. Najczęściej oczywiście wpływa to na Bożenkę.
bo ona jest najbliżej mnie, tak? Ale może i na innych, nie wiem. I na koniec już tylko, mówię serio, tylko już tylko jedna krótka refleksja, że to w świątyni doszło Zachariasza Słowo Boże. Słuchajcie, ta świątynia, od której żeśmy zaczęli, pamiętacie? Jerozolima, świątynia, centrum wszystkich wydarzeń, świątynia. I teraz zadam takie pytanie do ciebie. Czy ty chcesz, aby doszło do ciebie Boże poselstwo? Tak? Okej. Zachariasz w świątyni oczekiwał na Boga. Głos Boży dociera do tych, którzy są gotowi do słuchania w domu Bożym, w świątyni. I tutaj można się zapytać, czym jest dla nas dzisiaj świątynia? I z tym pytaniem zostawiam nas dzisiaj. Panie, dziękujemy Ci Boże za Twoje słowo i proszę Ciebie, byś mógł dzisiaj to słowo Twoje błogosławił w naszych uszach i proszę Ciebie, aby ono wykonało swoją robotę, Panie, wykonało swoją pracę i nie wróciło bez wykonania swojej roboty, Panie. Proszę Ciebie o to, Panie, szczególnie dzisiaj w imieniu i autorytecie Jezusa Chrystusa. Amen.